Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za przybycie na mój wykład. Proszę Państwa, przy okazji wytłumaczę się. Miałem być wcześniej, ale choroba mnie powaliła. Mam nadzieję, że to jakoś nie zakłóciło Państwa planów. Proszę Państwa, temat jest na tablicy. Twórczość filmowa Lema na dużym i małym ekranie. Dlaczego? To wszyscy Państwo wiecie, prawda? Jest stulecie, czy rok Lema, prawda? Ale też i stulecie jego urodzin. Dwa tygodnie temu obchodziliśmy tak naprawdę stulecie jego urodzin. 13 września. A 15,5 roku od jego śmierci, bo 27 marca odszedł. Proszę Państwa, ten temat, jak Państwo widzicie, sugeruje, że będzie to rodzaj takiego spojrzenia przekrojowego na twórczość Stanisława Lema. Dlaczego tak? Dlatego, że nie chciałem zająć się tylko aspektem jakimś jednym twórczości Lema, tak, filmowej twórczości Lema, ponieważ niekoniecznie mogłoby to zainteresować. Natomiast takie syntetyczne, trochę panoramiczne spojrzenie na twórczość inspirowaną literaturą Lema zawsze w jakimś momencie, przynajmniej wykładu, do kogoś trafi, bo każdy z nas coś z Lema zna, prawda? Każdy z nas pewnie widział część filmów, a może nawet wszystkie, które powstały na bazie Lema. W związku z tym to jest też taki, można powiedzieć, element trochę, nazwijmy to, socjotechniczny, że od czasu do czasu ktoś się czymś zainteresuje. Więc pozwoliłem sobie tak i z tych powodów. Ale generalnie lubię patrzeć z wysoka na twórczość danego filmowca czy danego literata. W związku z tym taki wybrałem trop. Pewne panoramiczne, syntetyczne spojrzenie na jego twórczość. Proszę Państwa, zacznijmy w takim razie od liczb, tak? Bo ile tych adaptacji, bo to przecież są adaptacje, ile tych adaptacji Lema powstało? Otóż, proszę Państwa, ja naliczyłem, ale na pewno jest ich więcej. A ja naliczyłem, z czego większość obejrzałem, ja naliczyłem, proszę Państwa, 47 lub 49, zaraz chwilę wyjaśnię, skąd to lub, filmów kinowych i telewizyjnych i nie liczę, proszę Państwa, tutaj teatrów telewizji, tak? Gdybym tutaj napisał, że nie twórczość filmowa, ale na małym, dużym ekranie tylko i wyłącznie, to musielibyśmy także i teatr telewizji uwzględnić, a tych także powstało około 10. Tak? Z czego na przykład jeden bardzo dobry, Śledztwo Waldemara Krzystka z 1997 roku. Bardzo dobra realizacja, lepsza niż film, o którym kilka słów sobie wspomnimy. Dlaczego, proszę Państwa, te 47 lub 49 filmów, to za chwilę. Z czego, proszę Państwa, jak Państwo wiecie, najważniejsze zawsze są filmy fabularne, długometrażowe. Tak? No, to jest korona, tak? Każdego kina. Jak spojrzymy, proszę Państwa, na przykład na filmografię, na IMDb.com, taką znaną bazę danych, to znajdziemy mniej więcej tyle samo realizacji Philipa Dicka jako pisarza i Lema, tak? Około 40 kilku, tylko że Lem miał więcej długich metraż. Tak? Chociaż z kolei Dick obrodził już teraz serialami, czego nie ma jeszcze u Lema. Także to jest gdzieś porównywalne. Tak czy inaczej, filmy fabularne są dla nas, długometrażowe, kinowe, najważniejsze. W związku z tym najpierw wymieniam, proszę Państwa, je. I ich jest 9 albo 11. Dlaczego tak? Dlatego, proszę Państwa, że dwa filmy miały dwie wersje alternatywne. Tak? Pierwszym filmem długometrażowym, proszę Państwa, Stanisława Lema, czy na bazie oczywiście literatury Stanisława Lema, ale Kurta Metziga w koprodukcji z Polską, NRD-owski film w koprodukcji z Polską, to była, proszę Państwa, Milcząca Gwiazda, ale zakupili ją Amerykanie i zrealizowali swój film, tak? Trochę go przerobili i puścili na ekrany kina amerykańskiego. No i tu pojawia się pytanie, czy to jest ten sam film, czy już inny. Nie? Dlatego widzicie Państwo, że nie jestem w stanie zdecydować się do końca, czy jest 9, czy 11, a to jest ich sporo, proszę Państwa. Dalej, Ikaria XB1 Indrzicha Polaka. Wprawdzie nie ma informacji w czołówce filmu, że jest to Lema, ale ewidentnie odwołuje się do obłoku Magellana. Zresztą została dość bogata literatura, korespondencja pomiędzy czeskimi producentami a Lemem i polskimi producentami. Nie doszło ostatecznie do zawarcia umowy na prawa autorskie, ale ewidentnie film nawiązuje do obłoku Magellana, czyli drugiej powieści Lema. I z tego też, proszę Państwa, powstała amerykańska wersja, zresztą bardzo specyficzna, za chwileczkę Państwu o tym powiem, bo ciekawie odwraca znaczenia, które są w pierwotnym filmie. Dalej, proszę Państwa, jest Solaris, oczywiście Tarkowskiego. To wszyscy chyba, a w każdym razie wielu z nas pewnie o tym filmie słyszało, być może także oglądało. Jest Test pilota Pirksa, Marka Piestraka, jest Szpital przemienienia, Solaris z 2002 roku, jest Jedynka, jeden, Petera Sparrowa, czy tak naprawdę Zsoltana Ferebesza, bo to węgierski film, jest Kongres Ari Folmana i jest Głos pana Georgi Palfiego z 2018 roku. Tak, proszę Państwa, i tu od razu trzeba stwierdzić, że skromny udział polskiej kinematografii w tych metrażach. Tak? Od razu mały komentarz, proszę Państwa, dlaczego? Wydaje się, że przede wszystkim ze względów produkcyjno-ekonomicznych. Tak? Polska kinematografia nie była w stanie udźwignąć realizacji dobrego SF, tak? Dobrego filmu science fiction. Nawet kiedy podjęła się realizacji Milczącej Gwiazdy na podstawie Astronautów, czyli pierwszej powieści Lema, to musiała to robić w koprodukcji z Niemcami, z Babelsbergiem, czyli z
Berlinem, NRD, prawda, bo oni mieli te możliwości. Natomiast polska kinematografia nigdy takich de facto technicznych możliwości nie miała i w momencie, kiedy robiła tak naprawdę pierwszy stricte, prawie że stricte polski film, czyli test pilota Pirksa na podstawie Lema, jeden z pierwszych w ogóle filmów science fiction, tak, to robiła to też we współpracy z ZSRR, a właściwie z Tallinn Filmem, czyli ze estońską odnogą, tak można powiedzieć, produkcji radzieckiej, bo ona zapewniała jakieś tam możliwość jakichś efektów specjalnych, tak, zrealizowania jakichś efektów specjalnych. Po prostu Polska nie miała tej tradycji, nie miała tej możliwości. Efekty specjalne w polskich filmach wychodziły zawsze fatalnie. Po prostu. Tak? Teraz już tak nie jest, bo jak Państwo wiecie, dziś mamy możliwość efektów cyfrowych i dzisiaj te nasze studia są naprawdę świetne i w czołówce, ale kiedyś, jak Państwo pamiętacie, to były efekty robione no, takimi metodami chałupniczymi, nie? I tutaj tego nam brakowało. I myślę, że to jest jedna z przyczyn, dla których Lem tak słabo jest reprezentowany w długich metrażach właśnie w Polsce. Idąc Państwa dalej, tu kilka jeszcze, nie wymienię Państwa wszystkich 409, bo to nie ma sensu, natomiast oczywiście służę Państwu, jakbyście Państwo chcieli, mogę na maila wysłać cały spis, całą listę. Wśród tych filmów, z tych 11, reszta to są krótkie metraże. Tak? Zwykle telewizyjne krótkie metraże albo filmy animowane. Tego jest sporo, więc kilka ważnych filmów telewizyjnych. Oczywiście pewnie najważniejszy z tych, który Państwo znacie, to Przekładaniec, nie? Andrzeja Wajdy z 1968 roku. Znakomite, groteskowe opowiadanie, takie trochę w duchu Popartu z Bogumiłem Kobielą. Jeszcze do niego Państwa nawiążę. Ale oprócz tego kilka innych ważnych krótkich metraży. I tu zobaczcie Państwo, że akurat w Polsce jest więcej, nie? Dlatego, że krótkie metraże dla telewizji, robione w takim minimalistycznym stylu SF, tak, można było sobie pozwolić. Natomiast gdy chodziło o wielkie widowisko, tutaj Polska już niestety nie miała czym się pochwalić. No, ewidentnie widać, że z okazji roku lemowskiego powstał film Krzysztofa Jankowskiego, taki na pół profesjonalny, generalnie profesjonalny, z Wojciechem Solarzem jako Ionem Tichym, ale robiony jakby trochę poza systemem kinematografii. Niezły, dostępny Państwa w sieci, polecam, na YouTube chyba nawet, albo na CDA. No i filmy animowane. Wymieniłem Państwa część z tych filmów. Dwa filmy Państwa do scenariuszy Lema, te dwa, w ogóle niedostępne. Znaczy, ja je kiedyś widziałem w Filmotece Narodowej, a tak generalnie ich Państwo nie zobaczycie. Cymesem jest to, że sam Lem pisał do nich scenariusz. Maszyna Trurla, Zitmana, Powrót Anny Błaszczyk niedawno. Ten chyba najgłośniejszy film animowany, czyli Maska z braci Kuei, to no, wybitni animatorzy. I oni zainteresowali się właśnie prozą Lema. Na podstawie Maski to powstało. Golem, Doradcy Króla, Hydropsa. To są te filmy. Proszę Państwa, a tak patrząc, co adaptowano najczęściej, jeśli Państwo kojarzycie trochę Lema, to najczęściej Państwa adaptowano Dzienniki Gwiazdowe Jana Tichego w krótkich formach. Tak? Czyli ten bohater Ion Tichy z Dzienników Gwiazdowych, taki trochę obieży świat, prawda, trochę taki Minhausen. On był często przedmiotem właśnie realizacji filmu, głównie telewizyjnej. Głównie telewizyjnej, bo generalnie w filmie fabularnym, długometrażowym on nie funkcjonuje. Natomiast na krótkie metraże on się bardzo nadawał, te jego Dzienniki Gwiazdowe. Ale zobaczcie Państwo, czy Pan istnieje Mr. Jones, czyli tak naprawdę, proszę Państwa, to co jest pierworodzonym Przekładańca, tak? Czyli problem transplantacji, to w tamtym czasie było to, proszę Państwa, niezwykle popularne. Ci z Państwa, którzy pamiętają Przekładańca, to pewnie nie muszę tłumaczyć, o czym on jest, ale dwa słowa komentarza. To jest film o rajdowym kierowcy, który ulega wypadkowi i musi skorzystać z przeszczepu. Tak? I te przeszczepy się mnożą, tak dalece się mnożą, że w pewnym momencie nie wiemy, czy pan Jones, tam akurat w filmie Przekładaniec to jest pan Richard Fox, czy pan Jones rzeczywiście istnieje. Tak? I zobaczcie Państwo, w 68 roku, a opowiadanie powstało w latach 50., czyli przed 70 laty, Stanisław Lem antycypował to, proszę Państwa, co dzisiaj jest problemem, prawda? Czyli problem transplantologii, w ogóle etycznych konsekwencji transplantologii, prawnych także. Tak? Czyli jak zaczynamy składać kogoś z różnych ludzi, to z kim mamy do czynienia? Oczywiście dziś nie ma jeszcze takich problemów, ale być może kiedyś będą. Solaris 3 razy, chyba że wliczyć w to także taki film szkolny Hamaguchi, Ryoko Hamaguchi, który jest długometrażowy, ale szkolnym filmem. Ja go niestety nie widziałem, jest trudno dostępny. To byłoby wtedy 4, tak? Ale jako że go nie widziałem, to nie mogę Państwu go tutaj z czystym sumieniem reklamować. Wierny robot, przyjaciel i trochę przygód Tarantogi. Także tak to, proszę Państwa, wyglądało najczęściej. To zaskakujące właśnie, że Przekładaniec, czy pan istnieje, Mister Jones, jest jednym z najwyżej punktowanych. No ale Solaris także, najważniejsza powieść Stanisława Lema. To tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o liczby, ale proszę Państwa, to o tym pewnie wszyscy wiemy. Lem nie lubił swoich adaptacji. On uważał, że właśnie powstała tylko jedna, dobra.
taka, którą, pod którą się podpisał, czyli przekładaniec. Dlaczego? Sam napisał scenariusz. Tak? Oprócz tego, proszę Państwa, wszystkie inne uważał za słabe. Czy rzeczywiście, proszę Państwa, tak jest? To jest ten pierwszy powód, dla których on nie lubił swoich adaptacji. Uważał je po prostu za słabe. Czy tak naprawdę jest, proszę Państwa? Otóż nie. Wydaje mi się, że filmoznawcy, znawcy też kina fantastycznego nie mają tak radykalnego sądu. Uważają, że wiele z tych filmów, tych długometrażowych, teraz skoncentruję się na razie na nich, chociaż o krótkich też jeszcze wspomnę, że to są wartościowe pozycje. O czym świadczy, proszę Państwa, nie tylko no, właśnie takie stwierdzenie, że mają w sobie jakąś wartość estetyczną, poznawczą i tak dalej, ale także nagrody, które te filmy zdobywały. I to czasem, proszę Państwa, wydaje mi się, za chwilę to wyświetlę, zaskoczę Państwa, jakie filmy dostawały nagrody i to nawet złote. Nie? Jeśli Państwo oglądaliście przynajmniej część z tych filmów. Zobaczcie Państwa, Ikaria XB, ta czeska, tak, na podstawie Obłoku Magdalena zdobyła, proszę Państwa, Grand Prix Złota Rakieta na Festiwalu Filmów Fantastycznych w Trieście. Solaris, drugą nagrodę w Cannes, a Cannes najważniejszym festiwalem jest, co by nie powiedzieć, proszę Państwa. Dalej, proszę Państwa, Test pilota Firksa. Ten nasz polski, o którym jeszcze wspomnę, proszę Państwa, o tych filmach będę, proszę Państwa, mówił za chwileczkę. Ten nasz polski film, proszę Państwa, który dla niektórych jest jakby takim oznaką trochę takiego fantastycznego kiczu, tak? On zdobył główną nagrodę na festiwalu w Trieście, wyprzedzając zresztą Obcego. No też ciekawe. Jest taki, proszę Państwa, film Obcy, prawda? Ósmy pasażer Nostromo, pewnie Państwo słyszeliście. I on wygrał z tym filmem. Tak? Więc, proszę Państwa, nie możemy tak spisywać na straty tych filmów lemowskich. Nie możemy ufać Lemowi, że te filmy są takie, proszę Państwa, złe. Lem po prostu był zazdrosny o swoją twórczość. Lem po prostu nie akceptował tego, że ktoś może mu mieszać w pierwowzorze. On nienawidził adaptacji. Nienawidził adaptacji, ponieważ naruszały jakby uniwersum reżysera. Ale dalej, proszę Państwa, Srebrne Lwy Gdańskie, druga nagroda, Szpital Przemienienia. Steven Spielberg, Soderbergh, no udział w konkursie w Berlinie to może nie jest jakieś wybitne, ale do tego filmu jeszcze się odwołamy. Tutaj nagroda publiczności, Europejska Nagroda Filmowa dla najlepszego filmu animowanego, Kongres. I Złoty Ekran, medal specjalny w Sitges, to proszę Państwa jest też festiwal kina fantastycznego, dla przekładańca. Pokaźna ilość, prawda? Jak na... z tego w ogóle z długich metraży, jak na to wszystko, co zrobił. Czyli gdybyśmy się, proszę Państwa, kierowali zdaniem Lema, żadnego filmu byśmy nie obejrzeli, poza przekładańcem, rzecz jasna, ale na szczęście nie kierujemy się zdaniem Lema, tylko swoim własnym, bo on miał po prostu na pieńku trochę z kinem. Idąc dalej, dlaczego nie lubił swoich adaptacji? Pozwoliłem sobie w związku z tym taką minę trochę skonfundowaną i taką trochę złości, taką pewną jakąś... Nie wiem, jak ją nazwać nawet. Że... Co? Nie to, to nie to, co ja myślę właśnie, okej. Okay. Proszę Państwa, to nie cenił kina w ogóle jako medium, to po pierwsze. Czyli tak, nie lubił swoich filmów, nie lubił tych filmów, ponieważ uważał, że są słabe. W dużym stopniu nie lubił, uważał, że są słabe, dlatego że nie były przez niego napisane i w ogóle wykraczały poza świat jego. Nie akceptował, inaczej mówiąc, adaptacji, proszę Państwa. Powiedzcie, że adaptacja zawsze musi, że właściwie zawsze odchodzi od oryginału, tak? W ten lub inny sposób. A dla Lema było to bolesne po prostu. On się trząsł nad każdą linijką. W związku z tym to już była przyczyna taka osobista, dla której tych nie lubił. Ale oprócz tego nie cenił sobie kina. On właściwie, jak wspominał, proszę Państwa, o filmach, to cofał się do Chaplina i do King Konga. Co brzmi ironicznie, proszę Państwa. No? Chociaż to wcale nie znaczy, że nie potrafił być czasem bardzo wnikliwym krytykiem filmowym, badaczem kina. Ja pamiętam, proszę Państwa, jego znakomitą recenzję, to się chyba nawet nazywało felieton apologetyczny, ale nie jestem pewien, czy taki był tytuł, ale znakomitą recenzję Popiołu i Diamentu Andrzeja Wajdy. Nic wspólnego nie miał przez fantastyką ten film. Znakomicie go opisał, lepiej niż wszyscy zawodowi krytycy. Czyli on miał oczywiście wyczucie kina, on wiedział co i jak, ale no, pozostawał na poziomie takiego jakby naiwnego, który zatrzymał się na tych filmach, które oglądał jako mały chłopak, prawda? Jako młode dziecko. Tak więc tu, proszę Państwa, Lem nie lubił. To jest też, nie akceptował, proszę Państwa, czyli tak zwanego konceptu twórczej zdrady. Proszę Państwa, gdy się mówi o adaptacji, to jest taka teoria Alicji Hellman, twórcza zdrada. Żeby być dobrym, jak mówił Andrzej Wajda, żeby być dobrym, okrutnym być muszę, jak mówił Andrzej Wajda z Macbetha. Czyli żeby zrobić dobry film, ja muszę zmienić to, co jest w pierwowzorze, po to, żeby później być może osiągnąć ten sam poziom i w gruncie rzeczy tą samą wymowę. Bo kino to nie literatura. Muszę dokonać zabiegów zmieniających, o tym Państwa za chwileczkę jeszcze zresztą powiem. No i to wypowiedź Lema. Nie podoba mi się, że autor nie ma żadnego wpływu na film. Nie mam w związku z tym poczucia bezpieczeństwa. To jest rodzaj niewoli intelektualnej, a ja nie lubię być sprzedawany w niewolę. Więc już po takim zdaniu wiadomo było, że każdy scenariusz, który nie jest jego autorstwa, chociaż pisał i też nie wszystkie mu się podobały, będzie potraktowany, każdy film, każda adaptacja będzie potraktowana przez niego negatywnie. No właśnie, to, proszę Państwa, lubi przekładańca. I, proszę Państwa, różne zarzuty stawiał w stosunku do różnych filmów, tych długometrażowych. On oczywiście wszystkich nie oglądał, tych 40 kilku, bo część powstała już po jego śmierci, to jest jasne, a część gdzieś powstawało w telewizji niemieckiej, NRD-owskiej czy rosyjskiej, więc on tego nie widział, prawda? On czasu tylko słyszał i wtedy się za głowę łapał. Boże, naprawdę? Ktoś
też takie coś zrobił, tak? Na przykład Przekładańca w 1989 roku z Gołymi Paniami, które skaczą przed, na ekranie w Związku Radzieckim, był lekko zdziwiony, skonfundowany. Także widział tylko część tych filmów i do tych, które Państwa, do których się odnosił, ja będę też komentarz czynił, próbując bronić tych filmów. Bo ja uważam, że naprawdę część z tych filmów, po pierwsze, jest dobra artystycznie, po drugie, wcale nie jest dalece odległa od wymowy powieści. Przynajmniej część z tych filmów. Dobrze, proszę Państwa. Ale jeśli tak mówimy, proszę Państwa, to porozmawiajmy chwileczkę tylko o problemie adaptacji, bo to jest, myślę, ważne. Jak Państwo wiecie, adaptacja, no, banał, prawda, przełożenie literatury, zwłaszcza literatury powieściowej, epickiej, prawda, czy na ekran, tak? To są dwa różne języki, jakby nie było, prawda? I proszę Państwa, gdy się mówi o adaptacji, to zwykle się wymienia takie dwie aktywności. Pierwsze to jest transferowanie fabuły. Każdą opowieść fabularną, czy to w komiksie, czy to w książce, czy to w filmie, da się streścić, czyli napisać fabułę. Prawda? Z wydarzeniami, miejscem, czasem, postaciami i tak dalej. To jest jasne. Tu można dokonywać, proszę Państwa, tak zwanego prostego transferu, czyli przenosić z jednego medium do drugiego, prawda? Książkę z książki fabularnej napisać fabularny scenariusz. To oczywiste, tak? Czy z dramatu na przykład teatralnego. To jest oczywiste. Są zdarzenia, są postaci, prawda? Związek przyczynowo-skutkowy między nimi i tyle. Oczywiście, jak Państwo wiecie, w wypadku literatury, w wypadku kina, często ten transfer musi być poddany pewnym zabiegom, prawda, zwykle odchudzającym, nie? Bo zwykle jednak powieści są jakby bardzo obszerne, zbyt obszerne jak na przykład na zwykły klasyczny film, prawda? W związku z tym najczęściej się stosuje redukcję, ale redukcja materiału nie oznacza eliminowanie tego materiału w ogóle, prawda, czy jego zmianę. Nie, ona po prostu oznacza tylko, że trzeba pewne rzeczy wyrzucić, a te najważniejsze wątki fabularne na przykład zostawić. To jest oczywiste. Ale jak Państwo wiecie, literatura to nie kino. Literatura posiada jeszcze coś, co trzeba zaadaptować rzeczywiście, bo jeśli adaptacja, proszę Państwa, oznacza przystosowanie do innego medium, przystosowanie, nie przeniesienie proste, ale przystosowanie, no to adaptujemy to, czego kino łatwo nie jest w stanie przenieść na ekran. A czego, proszę Państwa, kino nie jest łatwo przenieść na ekran? Tak przy okazji pozwolę sobie spytać, nie, jeszcze zajęcia się nie rozpoczęły, ale jakoś mam taką skłonność do tego, żeby... Co z literatury, proszę Państwa, co z prozy jest ciężko przenieść tak po prostu na ekran filmowy? Jaki, przepraszam? Wyobrażenie odbiorcy, jak czyta. Okej, okay, dobra, zapamiętałem, to złapałem na palec. Fantastyka i science fiction. Proszę Państwa, przede wszystkim trudno jest przenieść, czy nie jest łatwo przenieść na przykład narrację pierwszoosobową, nie? Znaczy, że bohater cały czas myśli. Tak? Oczywiście można to zrobić, rzecz jasna. Można to zrobić. Umieszczamy poza kadrem kogoś, kto mówi, nie? No ale wiecie Państwo, dla kina to jest jakieś takie dziwne, nie? Jakby przez cały film ktoś gadał. Nie? W kino to sztuka obrazów teoretycznie. Nie? Więc po pierwsze, jak mamy narratora pierwszoosobowego, który mówi w własnej osobie, to w kinie wcale tak łatwo się to nie sprawdza. Tak? Dalej, proszę Państwa, wszystkie komentarze od narratora, na przykład trzecioosobowego, a teraz nagle poczuł, że nad nim, nie wiem, niebo, albo że niebo wali mu się na głowę. Jak to, proszę Państwa, pokazać? Nie? Pokazać w prozy, że mu się niebo wali na głowę. Wszystkie komentarze od narratorskie, prawda? Jest trudno. A najtrudniej, proszę Państwa, to chyba jest te wszystkie komentarze takie filozofujące. Tak? Literatura, jak Państwo wiecie, ma sobie fabułę, ale często autor czy narrator wykracza poza fabułę i zaczyna na przykład komentować świat, nie? Świat ten mu się bardzo nie podobał, uważał, że jest w nim wiele zła, wiele cierpienia. Proszę Państwa, i nagle wchodzimy na poziom abstrakcji, którą trudno przenieść jest na ekran. Na poziom przekazu intelektualnego, który nie jest łatwo przenieść na fabułę. W związku z tym trzeba dokonać pewnej adaptacji. I tu się zwykle mówi o adaptacji. Jest transfer i tak zwana adaptacja właściwa. Wszystko to, co z medium literatury, nie jest łatwo przekładalne na kino. Tu trzeba znaleźć jakiś ekwiwalent, jakiś pomysł, jeśli chce się oczywiście przenieść całą tą zawartość myślową tkwiącą w książce. Trzeba znaleźć jakiś pomysł, jakiś chwyt, jakąś scenę dopisać. Być może w obrazie to wyrazić, bo przecież też tak można. Nie? Kino dysponuje obrazem, więc można na przykład to tak w taki sposób zrobić. Ja pamiętam, proszę Państwa, taki świetny przykład, żeby nie być głosownym, żeby, proszę Państwa, wprowadzić też i w kontekst. To nie jest Lem, ale pamiętam taki świetny przykład, proszę Państwa, zaadaptowania czegoś, co jest trudno przekładalne z literatury. Jedną z moich ulubionych książek, proszę Państwa, jest, i tutaj przepraszam, że to nie jest Lem, jest Siekieryzada Edwarda Stachury, być może część z Państwa ją kojarzy. To jest pierwsza osobowa narracja, bohater cały czas myśli. Wszystkie wydarzenia dzieją się w jego myślach de facto, a on non-stop albo opisuje te wydarzenia, czy komentuje je, takim zresztą, wiecie Państwo, takim strumieniem świadomości, albo komentuje świat, który go otacza. Tak? I bardzo często, proszę Państwa, na przykład odnosi się do przyrody i mówiąc, jaka ta przyroda jest piękna, przyroda jest Bogiem, taki panteizm, proszę Państwa, wybrzmiewa. I teraz, proszę Państwa, jak to przenieść? I podjął takiego zadania Witold Leszczyński w filmie Siekieryzada, jak robił. Nie mógł
dać narratora, który cały czas będzie gadał gdzieś tam spoza kadru, wiecie państwo, jaka ta natura jest piękna, jaka ta natura jest piękna, ale jednocześnie chciał uhonorować w obrazie tą naturę, chciał pokazać, że natura jest czymś więcej. Co zrobił? Robił takie kadry, tak umieszczał w kadrze bohatera, żeby wydawało się, że ta natura jest jakby katedrą dla tego bohatera, jakby go, wiecie państwo, jakby jest nad nim i tworzy jego kosmos. Cały czas w środku, w symetrii, bohater co chwila gdzieś tam klęczy na ścieżce, prawda, nad drzewami. Przecież to jest ten wyraz właśnie tej miłości do natury, prawda? Tej samej, którą poprzez literackie określenia znalazł autor pierwowzoru, czyli Edward Stachura. Trzeba znaleźć ekwiwalent. Więc państwa, to jest problem państwa Lema. I tu jest największy problem państwa z adaptacjami Lema, bo Lem coraz bardziej oddalał się od fabuły, czyli tego, co najłatwiej można przenieść, od opowiadania fabularnych opowieści, astronauci obok Magellana, a coraz bliżej mu było, państwa, do tego, żeby pisać takie powieści, ci z państwa, którzy czytali Lema, to wiedzą, takie powieści, w której nagle pojawiają się długie partie eseistyczne, takie, które są, wiecie państwo, nie? Jakby namysły nad filozofią jakąś, nad takimi sprawami świata. To już Solaris, państwa, takie jest, tej najsłynniejszej jego powieści, nie? Gdzie są całe partie poświęcone tak zwanej solarystyce, nie? Czyli tego, jak się rozwijała ta nauka, prawda, próbująca odkryć, czym ten Solaris de facto jest. I to są, państwa, normalne wywody naukowe, tak? Albo rekapitulacja wywodów naukowych. Jak to pokazać na ekranie? Abstrakcyjne, no trudne, prawda? Co robili najczęściej twórcy? Wyrzucali to, nie? Bo jak się nie da to łatwo przenieść, to pozostajemy na poziomie samej fabuły, czyli tego, że Chris Kelvin leci na Solaris, zobaczy, co tam się dzieje, prawda? I spotyka tam te swoje klony, duchy, co, jak tam to nazwiemy. A wszystko inne, te komentarze, wiecie państwo, Lema, który stara się coraz bardziej filozofem bardziej niż tym prozaikiem, były wyrzucane, tak? Czy musiały być? Oczywiście nie. Kino ma możliwości stworzenia odpowiednika. Ale wtedy to takie wydaje nam się niefilmowe, nie? Bo ktoś gada. Albo napisy się pojawiają, nie? Więc, proszę państwa, to był ten problem, że Lem właściwie poza dwiema, trzema powieściami, no i kilkoma jeszcze takimi bardziej, można powiedzieć, hard SF, takie rzeczywiście przygodowe, powiedzielibyśmy, to on właściwie szedł w stronę filozofowania poprzez fabułę. Fabuła nie była aż tak istotna. Ważniejsze było to, jakie znaczenia ta fabuła niesie, nie? Takie, wiecie państwo, uniwersalne. A to jest trudno przenieść na ekran. Dlatego mieli po prostu filmowcy z Lemem problem. Bo fabułę zawsze da się wyciągnąć. Ale kurczę gorzej jest z tym właśnie innym czymś, nie? Jak pisał Paweł Kozioł, fabuła jego powieści z reguły było głównie rusztowaniem dla myśli. Nic więc dziwnego, że po pewnym czasie Lem przerzucił się na formy wyrażające ową myśl bez fabularnych dodatków. To znaczy, że zaczął pisać eseje po prostu, nie? Filozofujące. Summa teologię, filozofia przypadku, prawda? Już mu się nie chciało tworzyć fabuły dla wyrażenia swoich myśli. A był facetem strasznie erudycyjnym, więc najpierw pisał książki po to, żeby wyrazić jakieś myśli, ale go to zmęczyło, że musi się tak męczyć nad fabułą, zamiast od razu przekazać tą myśl, nie? Którą mam do przekazania, na przykład dotyczącą przeszłości. No to po co będę pisał fabułę? To od razu napiszę esej, od razu napiszę szkic, od razu napiszę jakby traktat. Bóg. No ale traktatu się nie da przenieść, nie? Traktat. Też dlatego, że nie można było zrobić adaptacji. Być może. Nie słyszałem takiej teorii, ale niewykluczone, że rzeczywiście tak było. Małgorzata Szpakowska, też wybitna literaturoznawczyni, powiedziała coś takiego. Lem nie był mistrzem fabuły i dramaturgii, ale ich intelektualizowania. Rzeczywiście, państwo. Dostrzegli badacze Lema, że jak się weźmie jego powieści i wyciągnie się tylko samą fabułę, nie? To ona jest taka sobie. Taka, wiecie państwo, to nie jest film akcji, nie? To nie jest kino dobrze skonstruowane, to nie jest dobrze opowieść skonstruowana, dramaturgiczna, z wyraźnymi punktami zwrotnymi. Nie, dlaczego? Bo on o to nie dbał za bardzo. Dla niego fabuła miała być tylko nośnikiem do tego, żeby co jakiś czas albo bohater, albo sam narrator trzecioosobowy wyrażał myśli na temat świata i przyszłości tego świata, nie? Bo wiadomo, że to wszystko dotyczyło przyszłości. W związku z tym sam Lem w pewnym momencie powiedział coś takiego, państwa. Myślę, że w miarę upływu lat rosła we mnie coraz większa niecierpliwość względem sumiennej, rzemieślniczej, powolnej fabularyzacji. Aby iluminację pomysłu zamienić w narrację, należy się potwornie mordować. I to w kategoriach pozaintelektualnych, artystycznych, prawda? Trzeba być w gruncie rzeczy artystą, nie? Który znajdzie dobry sposób na to, żeby przełożyć to na sztukę filmową. A on tak naprawdę czuł się przede wszystkim naukowcem, tylko że robiącym w słowie właśnie, takim futurologiem, nie? Czyli trzeba się strasznie namęczyć, nie? On nie był intuicjonistą naprawdę, nie? Czyli tak, wiecie państwo, artystą, który wylewa z siebie, nie? Intelektualistą. Dalej, to był jeden z głównych powodów, dla których poszedłem na tak okrutne skróty, jakimi były te książki. Jakie książki? No te późniejsze książki eseistyczne, gdzie właściwie już tylko i wyłącznie odnosił się do pisał traktaty, a nie fabułę. Także, proszę państwa, to też jest tutaj ważne. Często, proszę państwa, zadawano pytanie, czy Lem jest filmowy. O, no to już państwo macie częściowo tutaj odpowiedź, nie? Czy Lem był filmowy? Jeśli uważamy, że istotą kina jest fabuła, nie? To jest najważniejsze. Tworzenie dobrego kina przyczynowo-skutkowego, prawda, dynamiczne wydarzenia, akcje,
No to nie był za bardzo. Jest kilka powieści, które się do tego nadają. Niezwyciężony, niektóre opowiadania z cyklu Pirksa, prawda? To one są dobrze i często to wykorzystywano. Natomiast w większości wypadków gdzieś ten element, komponent intelektualny cały czas gdzieś zamulał, jeśli można tak powiedzieć, tą fabułę i już. Nie? Więc w tym sensie tak, ale proszę Państwa, ta odpowiedź jest tylko częściowa. Lem nie był filmowy, bo nie potrafił, bo tworzył literaturę, która z założenia nie była filmowa, bo była za bardzo intelektualna, naukowa, szła w tą stronę. Ale proszę Państwa, to by znaczyło, że my uważamy, że kino jest w stanie wyrazić tylko i wyłącznie, czy właściwie przekazać tylko i wyłącznie emocje fabularne, prawda? Fabułę. Ale proszę Państwa, kino służy wielu innym funkcjom. Kino jako takie nie musi się ograniczyć tylko do filmu fabularnego, a nawet film fabularny nie musi się tak naprawdę, proszę Państwa, ograniczać do akcji, do, wiecie Państwo, emocjonującej akcji. Doskonale wiemy, że film fabularny potrafi czasem być strasznie nudny, tak? Bohater potrafi się snuć po tym ekranie, nadal jest to film fabularny, nadal jest to film fabularny, tak? Nie ma mocnej akcji, nie ma mocnej akcji, tak? Ale nadal uważamy, że może być to nawet i arcydzieło. W związku z tym, proszę Państwa, takie założenie, że Lem jest niefilmowy, możemy przyjąć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy uznamy, że film to znaczy akcja, nie? Film to znaczy dynamiczna fabuła. Jeśli uznamy jednak, że kino przez te 120 kilka lat jednak wypracowało sobie modele, które są na przykład intelektualnie pogłębione, które potrafią wyrażać myśli filozoficzne, jeśli uznamy tak, no to znajdziemy takich przykładów wiele. I w twórczości innych, i właśnie w tej twórczości, o której mówimy. Musimy tylko zrezygnować z myślenia filmowe znaczy akcyjne. Tak? Filmowe znaczy przygodowe. Filmowe znaczy dynamiczne. Właśnie, no to jest to, wszystko, co powiedziałem. Nie? Zależy, co podszywa się pod słowo filmowe. Swoją drogą, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, z Lema trudno jest wypróbować fabułę i dramaturgię, a trudno coś widowiskowego, bo u Lema prawie w ogóle nie ma kobiet. Już nie mówiąc, proszę Państwa, o tym, co jest istotą kina, na przykład amerykańskiego, nie? Czyli erotycznego życia. On po prostu był takim... I najczęściej bohaterami jego są ludzie z kręgu nauki, nie? Boże, jaka nuda. Boże, kto to chce oglądać? Kto to ma oglądać, nie? No dobra, piloci, jakichś kosmokratorów, powiedzmy, że to nie są ludzie z kręgu nauki, ale też musieli przejść szkolenie, prawda? Są jak gdyby tutaj gdzieś temu bliski. Więc proszę Państwa, to jest chyba przyczyna, dla której tak wiele filmów widowiskowych Lema nie powstało. To znaczy, że obok problemów ekonomicznych nie było pieniędzy na realizację pomysłów, a było ich sporo, jeszcze o tych niezrealizowanych wspomnę, obok elementów problemów ekonomicznych, właśnie to, że trudno jest wypreparować dobrą fabułę z książek Lema, wskazuje, czy jakby jest przyczyną, dla których jest mało widowiskowych filmów gatunkowych, natomiast sporo filmów autorskich i artystycznych. Najczęściej, proszę Państwa, to jest ciekawe, za chwilę wrócę do tej listy filmów długometrażowych, najczęściej, proszę Państwa, Lema adaptowali ludzie, autorzy filmowi, to znaczy, którzy wcale nie mieli zamiaru zrobić widowisko filmowe. Poza może jednym czy dwoma. Tylko chcieli właśnie zrobić film autorski, skomplikowany, wiecie Państwo, bardziej pogłębiony. I u Lema znaleźli tą tkankę myślową, prawda, przede wszystkim, a nie fabułę. No bo przecież jak spojrzymy na nazwiska, które już tam wcześniej padły, no to zobaczymy sobie Wajda, tak? No to raczej nie jest twórca kina gatunkowego. Tarkowski, no to już ewidentnie. Ci z Państwa, którzy się znali z twórczością Tarkowskiego, wiecie Państwo, nie, jak potrafi być. Te, którzy nie lubią tego, nudny, nużący i powolny, prawda? Artystyczny na pewno. Soderbergh, zaraz o nim też powiem, Ali Folman, czy George Palfi. Oni, proszę Państwa, wszyscy to nie są zwykli amerykańscy reżyserzy, którzy nastawiają się tylko i wyłącznie na widowisko. Nie, to są reżyserzy z ambicjami. Prawdziwi artyści, autorzy filmowi, tak? Jakbyśmy już dzielili, proszę Państwa, kino na amerykańskie i europejskie czy artystyczne. Tak? Więc w tym sensie, proszę Państwa, to oni brali na warsztat. Dlaczego? Bo dostrzegali właśnie przede wszystkim tą warstwę intelektualną, mniej fabułę. To ich interesowało, te dziwne paradoksy Lema. Ale co w związku z tym, proszę Państwa? Zobaczcie Państwo, autor przyciąga autora. Wybitny autor Lem przyciągał wielu wybitnych autorów filmowych. Ale wiecie Państwo, gdzie dwie wyraźnie silne jednostki, nie? Dwóch wyraźnych autorów, a nie wykonawcy, zwykłych wykonawców, sam jakiś reżyserów, którzy tylko zostali wynajęci po to, żeby sfilmować scenariusz, a później od montażu też się w ogóle odsuwa. No to jeśli się zetnie z tak silną osobowością innego autora, to nie dziwne, że autorzy chcą powiedzieć swoje, tak? I że idą czasem wbrew Lemowi. No bo na tym polega autorstwo, nie? Żeby wyrazić swój własny styl, swój własny temat, swój własny punkt widzenia. Także, proszę Państwa, tak to wyglądało u Lema. I jeszcze, proszę Państwa, jedna rzecz. Przepraszam, że Państwa tak zagaduję tymi problemami adaptacji, ale to jest mi potrzebne do tego, żeby później te filmy, o których Państwu powiem, głównie długometrażowe, móc lepiej opisać. Tak? Zobaczcie Państwo, my wiemy, że film fabularny to ten, który ma fabułę, prawda? Jest opowiadanie filmowe. Ale, proszę Państwa, opowiadanie filmowe wcale nie musi służyć fabule. Może służyć na przykład widowisku. To znaczy, zobaczcie Państwo, jak wiele jest filmów, na przykład musicale, prawda? W których mamy jakąś fabułkę, nie? Zwykle bardzo pretekstową, jak deszczowa piosenka, prawda, nie?
po co? Po to tylko, żeby od numeru do numeru, prawda? Czekać, żeby nanizać, stworzyć taki kręgosłup czy jakiś sznurek tych wydarzeń od numeru do numeru. Czy tu fabuła jest najważniejsza? Wcale nie. Zwykle jest pretekstowa jakaś, w ogóle przepraszam za wrażenie, od czapy. Tak? I najczęściej uproszczona i kończąca się zresztą happy endem, bardzo często jak w deszczowej piosence. Tak? A co jest najważniejsze? No te numery sceniczne, nie? Co to jest? To jest widowisko. Nie? Czy przecież tym samym nie są Gwiezdne Wojny? Na co czekamy? Na Gwiazdę Śmierci, nie? 20 minut walki z Gwiazdą Śmierci. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz w to obejrzałem w kinie, to nie mogłem później wyjść z tego kina. Tak? Ja się wyczołgałem z tego kina jako młody chłopak, bo takie zrobiło to na mnie wrażenie. A w ogóle zapomniałem całą fabułę wcześniejszą, co tam było. To Leia, coś tam, to w ogóle nie miało znaczenia. 20 minut Gwiazdy Śmierci. Jedno wielkie atrakcje, jedno wielkie widowisko. Zobaczcie Państwo, niby fabuła była. A najważniejsze były te strzały. A nie zwykła opowieść. Zobaczcie Państwo, jest fabuła, jest. Ale co jest najważniejsze? Te momenty. Ta akcja. I to zobaczcie Państwo, zwykle w klasycznym kinie jest SF, właśnie o to chodzi, żeby była fabuła i te od czasu do czasu atrakcjony, jakby powiedział Eisenstein. Natomiast Państwa, fabuła może służyć też czemu innemu. Znacie na pewno Państwo jakieś filmy nowej fali, nie wiem, francuskiej, prawda, nie wiem, Do utraty tchu, nie wiem, czy 400 batów, czy filmy Antonioniego, prawda, nie wiem, 8,5, czy jakieś inne. Czy przygoda Antonioniego, gdzie tak naprawdę bohaterowie chodzą po świecie, tak, niby coś się dzieje, a tak naprawdę wszystko to służy temu, żeby pokazać ich akcję wewnętrzną, tak, że oni jakoś borykają się z sobą, że chodząc po tym świecie, świat jest jakby ekranem ich wnętrza, tak? Bohaterowie się snują, są na swój sposób, no, co mamy do czynienia z tym, co w literaturze nazywa się introspekcją, nie? Introspekcją, czyli do środka. Jest fabuła? Jest. Coś bohaterowie robią. Ale czy to chodzi o fabułę i opowiedzenie dynamicznej historii? Przecież nie. Chodzi o to, żebyśmy poprzez tą fabułę poznali bohaterów, jakie mają dylematy. I to jest, Państwa, nic innego jak klasyczne kino nowofalowe, autorskie, prawda? Gdzie z akcji zewnętrznej weszło się w akcję wewnętrzną. Ale, Państwa, wiem, że to głupio brzmi, ale, Państwa, skorzystam z tych naukowych określeń. Fabuła może służyć też dyskursowi. Dyskursowi, czyli wiecie Państwo, tak naprawdę rozważaniom filozoficznym. Mamy niby fabułę, a tak naprawdę, proszę Państwa, chodzi o to, żebyśmy od razu wyciągali z tego wnioski natury moralnej, filozoficznej, czy nawet nie wiem, czy Państwo kojarzycie, jak powiastka filozoficzna wygląda. No, powiastka filozoficzna to jest dokładnie to, nie? Kandyd na przykład. Niby to jest jakaś opowieść, nie? O człowieku. Coś tam się dzieje w fabule, ale przecież my doskonale wiemy, że ten bohater jest tylko pewną ilustracją pewnych tez, nie? Które trzeba wyrazić. Do czego fabuła jest tutaj potrzebna? Do tego, żeby filozofować. Do czego potrzebna jest introspekcji? Do tego, żeby zagłębić się w świat wewnętrzny bohatera. W związku z tym, Państwa, Lem był ważny zwłaszcza dla tych, którzy odchodzili od fabuły w sposób klasyczny i zmierzali w tę stronę introspekcji i dyskursu. Którzy uważali, że fabuła jest tylko, jak tam mówił, pewnym takim szkieletem, nie? Sztafarzem, nic więcej. Dla wyrażenia albo wewnętrznego świata bohatera, bardzo często to jest pierwszoosobowa narracja, albo wyrażenia jakichś idei filozoficznych, prawda, futurologicznych, wszystkich tych, którymi się zajmował, epistemologicznych, wszystkich tych, którymi się zajmował Lem. I, Państwa, i tą ewolucję widać zarówno u Lema, mniej więcej równolegle. Pewną ewolucję. To znaczy, kino na początku, jak Państwo wiecie, przede wszystkim służyło temu, żeby opowiadać historię, nie? Czyli żeby służyć fabule i widowisku. Ale okres nowych fal to już jest właśnie te ambitniejsze kino. Wejście do środka i zaczęcie filozofowania. I Państwa, tak było też z Lemem. Lem zaczynał normalnymi, przygodowymi, powiedziałbym, książkami, typu Obok Magellana, trochę mniej Astronauci. Ale bardzo szybko, a już od Solaris ewidentnie, zaczął iść w stronę tego filozofowania, nie? No tak. Czyli a to się zbiegło między Przeństwa w czasie z nową falą. I kinem modernistyczną, nową falą francuską, z wszystkim kinem autorskim koniec lat 50. Jest równoległość, Przeństwa, między tymi. Dobra, Przeństwa, to na razie pominę, jeśli Państwo pozwolicie. Później powiem dlaczego. Ojej, coś tu się... Czyli czy Lem jest filmowy? Tak, jeśli filmu nie ograniczymy do widowiska i skojarzymy go z przekazem intelektualnym. Tak, jeśli fabuła ma służyć dyskursowi, czyli filozofowaniu. Tak, jeśli wykorzystamy potencjał filmu do tworzenia przekazu intelektualnego, abstrakcyjnego. Na przykład formułuję takiego eseju fabularnego, o którym jeszcze Państwa wspomnę. To jest, Państwa, też problem tych krótkich jego metraży. Ci z Państwa, którzy czytali nie Łowca Robotów, co mówię. Łowca Androidów, nie. Chodzi mi o powieść Lema, czy to zbiór opowiadań. Więc to jest tak oczywiste, że ja zapomniałem. Nie chodzi mi o Cyberiady, tylko to drugie. Robotów. Bajki robotów. Bardzo dziękuję. Nie? Bajki, filozoficzne bajki o robotach.
to były świetne punkty wyjścia do robienia krótkich metraży właśnie, takich groteskowych, których istotą było wyrażenie jakiejś prostej myśli, nie? Bach. I już. Z takich filmów, proszę Państwa, sporo powstało, takich groteskowych. Natomiast, proszę Państwa, nas oczywiście najbardziej interesują długie metraże. Już do nich przechodzę, proszę Państwa. Najpierw Milcząca Gwiazda. 1959 rok. Nie pokażę Państwu fragmentu, ale on jest dostępny, ten film, proszę Państwa, w internecie. Gorąco go polecam, bo to jest, proszę Państwa, film zrobiony, tak jak już wcześniej mówiłem, przez Niemców i Polaków. Tak naprawdę przez Niemców głównie. Ponieważ w pewnym momencie doszło do konfliktów na planie pomiędzy polską ekipą a niemiecką ekipą. Za chwilę powiem, jakiej natury. Film natomiast, proszę Państwa, jest o podróży, no, podróży na Wenus. Tak, bo odczytano na Ziemi, to nie zdradzam, proszę Państwa, dużo fabuły, bo to jest na początku filmu, odczytano na Ziemi jakiś sygnał, sygnał z kosmosu wysłany, tak? I chcemy sprawdzić, co ten sygnał znaczy. Lecimy na Wenus, stamtąd prawdopodobnie ten sygnał przyszedł. Zresztą katastrofa tunguska jest właśnie tą formą uderzenia jakiegoś sygnału, czy jakiegoś pojemnika z sygnałem w Ziemię. Że to nie była katastrofa, prawda, meteorytu, ale właśnie sygnał od jakiejś cywilizacji. I, proszę Państwa, to jest adaptacja książki Astronauci z 51 roku. W związku z tym ona jest jeszcze mocno taka zanurzona w sosie, wiecie Państwo, socjalistycznym, nie? 51 rok, no to był jeszcze, wiecie Państwo, stalinizm. W związku z tym, co w tym filmie musi być? No, musi być bohater zbiorowy, prawda? Wielonarodowy, internacjonalny, tak? Proletariusze, internacjonalowie, wszystkich krajów łączcie się, więc musi być bohater zbiorowy. Więc są wszystkie nacje, ale musi być też w tym filmie, proszę Państwa, wyrażone wyraźnie, gdzie są ci dobrzy, prawda, w tym bloku globalnym, tak, czyli kraje Europy Wschodniej, i gdzie są ci źli, czyli Amerykanie. W tym filmie, proszę Państwa, tak jest, nie? Czego zresztą nie ma ulema, nie? Scenariusz mocno, jakby to powiedzieć, zbyt mocno nawet, ideologizuje, tak? Zbyt mocno ideologizuje cały ten przekaz. Lemowi na tym nie zależało. Wiedział, że pisze w okresie stalinizmu i musi tam jakieś takie koneksje poczynić, ale wcale mu nie zależało na tym, żeby to było kolejna opowieść o tym, jaki ten Zachód jest zły, prawda? Nie ci rewanżyści, ci wszyscy tam na Zachodzie wrogowie, nie? Państw komunistycznych, nie. Na tym mu nie zależało, natomiast w filmie to zostało podkreślone. Przede wszystkim, proszę Państwa, ze względu na, czy przede wszystkim był to udział tej ekipy nerdowskiej, tak? Scenarzystów nerdowskich. Oni byli, proszę Państwa, wtedy na innym etapie rozwoju kultury niż w Polsce. Bo Państwo wiecie, 56 rok to jest odwilż, prawda, w Polsce. Już nikt stalinizmem nie myślał, nikt stalinizmem już nie czuł, ale w NRD nadal to było, tak? Ale w NRD nadal ten taki kolektywny, wiecie Państwo, rozumowanie kolektywne było istotne. W związku z tym, proszę Państwa, doszło do konfrontacji dwóch politycznych wizji, które nie mogły się uzgodnić. W związku z tym Niemcy, jakby, można powiedzieć, trochę zmajoryzowali, zabrali ten projekt i stworzyli właśnie opowieść o tym, jak lecą naukowcy wszystkich krajów na Wenus, żeby zobaczyć, co tam się stało, prawda? Dostrzegając, co tam się stało, to jest przestroga przed bombą atomową, a wcześniej mamy do czynienia ze scenami, w której jasno i wyraźnie jest powiedziane, kto te bomby atomowe tworzy na Ziemi, nie? Amerykanie. Nie? Mamy, proszę Państwa, do czynienia z taką wyraźnym pamfletem antyamerykańskim, nie? W tym filmie już w 59-60 roku, no, czyli już dość późno. I jeśli Polska w tym brała udział, to wcale nie jest szlachetne dla Polaków, nie? Powiedzmy sobie, bo jeszcze w NRD to było do zrozumienia. Więc, proszę Państwa, mamy to, mamy właśnie taką powieść, taką właśnie typową science fiction z warstwą przygodową, zbiorowym bohaterem, paradygmatem optymistycznego postępu naukowego, to znaczy ludzkość się rozwija, prawda, zmierza do szczęśliwej przyszłości dzięki nauce i wszyscy razem pokojowo zdobywamy kosmos. Nie? Najlepiej wtedy, kiedy bez Amerykanów, tak. To trochę często wygląda. Czyli powieść mocno podszyta internacjonalizmem. I Lem tak to komentował, że wygłaszano w nim, w tym filmie, niemal przemówienia na temat walki o pokój. Nawalono jakiejś tandetnej scenografii, bulgotała smoła, której nawet dziecko by się nie przestraszyło. Ten film był dnem dna. I tu trzeba, proszę Państwa, powiedzieć, że to po raz kolejny trochę się nie zgodzimy z Lemem. To oczywiście jest w dużym stopniu połowiczne dno dna, ale jak Państwo wiecie, dno ma to do siebie, że zawsze to tam jeszcze spod spodu puka, nie? Więc to nie jest jeszcze największe dno. Otóż, Państwa, gdyby to było dno dna zupełne, to Amerykanie nie kupiliby tego filmu i nie wprowadzili na swoje ekrany z koniecznymi zmianami. Oczywiście bohaterem, jednym z głównych bohaterów jest wtedy Amerykanin w tym filmie. Tak? Wrzucono wszystkie te sceny, które sugerowały, że Amerykanie stoją za tam bronią atomową, prawda, bronią atomową. I to wprowadzono, proszę Państwa, na ekran. Wprowadzono ten film na ekran i ponoć całkiem nieźle się sprzedawał. Tylko po prostu zmieniono sojusze, nie? No, tak można powiedzieć. I stworzono, proszę Państwa, film, który, no to już często o tym mówiliśmy. O tym powiedziałem. O, stworzono film, który był tak reklamowany, proszę Państwa. Ale, proszę Państwa, co ważne jest w tym filmie? Ten film jest dobrze zainscenizowany. Znaczy,
przeznaczono dużo środków na te filmy. Często on nie różni się, ten film, Milcząca Gwiazda, od inscenizacji, od scenografii, zdjęć, od innych filmów amerykańskich tamtego czasu. Wtedy jeszcze science fiction było, wiecie państwo, trochę taką gorszym krewnym, prawda? To dopiero mniej więcej od końca lat 60. od Kubricka zaczyna się rzeczywiście renesans science fiction jako kina artystycznego de facto, dobrego. Wtedy filmy te amerykańskie pod względem inscenizacji różniły się właśnie od Milczącej Gwiazdy, czy właśnie tego filmu Pierwszy statek kosmiczny na Wenus. Także, proszę Państwa, to ważne. A to jest, proszę Państwa, ciekawy przypadek. To jest, proszę Państwa, czeski film Ikarie XB1. Przypadek graniczny. Dlaczego przypadek graniczny, proszę Państwa? Dlatego, że jest to nadal film taki sam utrzymany w tym samym paradygmacie podróży kosmicznej, tak? Optymistycznie nastawiony na to, że odkryjemy kogoś tam, jakąś cywilizację. Nie będę zdradzał, jak to się kończy, bo mam nadzieję, że Państwo obejrzycie, jest to dostępne w sieci. To jest bardzo ciekawy film. Powiedziałbym, że nawet bardzo dobry. Tak? W 1963 roku zrealizowany, czyli wtedy, kiedy Czesi wchodzili na ścieżkę nowej fali. Nie? Kiedy Czesi na kilka lat stali się najważniejszą kinematografią w Europie, a właściwie artystyczną na świecie. Tak? W związku z tym, proszę Państwa, co jest ważne, to jest film czarno-biały, to po pierwsze. Tak? Tu nie ma żadnego efekciarstwa. Po drugie, proszę Państwa, w tym filmie, owszem, mamy tą podróż na zbiorową statku kosmicznym z obłoku Magellana wziętą, ale jednocześnie, proszę Państwa, to nie jest opowieść o tym. To jest opowieść psychologiczna. To jest jeden z pierwszych, proszę Państwa, psychologicznych SF-ów. Jeden z psychologicznych science fiction. Bo ważniejsze, proszę Państwa, jest to, co się dzieje z załogą w tak długim locie. Nie? Jak znoszą to? Jak wpadają w jakieś fobie? Jak próbują z tymi samymi twarzami przetrwać, prawda, które irytują. Tak jak próbują przetrwać rozłąkę z bliskimi. Tak? To jest, proszę Państwa, film o życiu ludzi w sytuacji ekstremalnej, w tym wypadku na statku kosmicznym, ale przyszło łatwo to przenieść, proszę Państwa, na jakieś inne realia. W związku z tym, proszę Państwa, ten film jest dużo bardziej ambitny, niż by się wydawało. I, proszę Państwa, w podręcznikach kina science fiction ten film jest uważany za jeden z przełomowych, jeden z ważniejszych. Zrobiony w Czechach, czarno-biały, ale niezwykle jak gdyby pogłębiony, o tak, nie? I to jest, proszę Państwa, coś, co jakby trochę odchodziło od Lema, chociaż u Lema wokół Magellana też jest sporo tych właśnie takich retrospekcji. I zobaczcie Państwo, to się zbliża, ten film zbliżał się, lata 60., do tej formuły introspekcji, nie kina introspekcji, który portretuje wewnętrzne stany bohaterów. Niby w sztafarzu science fiction, ale nie to było najważniejsze. Tutaj w tym. Dalej, proszę Państwa, to o tym, proszę Państwa, powiedziałem, więc już nie będę. Natomiast John Baxter, autor pierwszego podręcznika science fiction, znaczy podręcznika, że to powiedziałem, historii, takiej liczącej się historii kina science fiction z 1960 roku, napisał tak: po raz pierwszy życie na statku kosmicznym zostało pokazane w pełnym wymiarze. Członkowie załogi bawią się, organizują przyjęcia, myją się, kochają. Wcześniej, wiecie Państwo, najważniejsze były te efekty, sprawa, prawda? Walka o pokój na przykład, nie? Albo odkrycie jakiejś innej cywilizacji. Tu nie. Tu bardziej, proszę Państwa, koncentrujemy się na ludziach. Czyli można powiedzieć, że całe dylematy ludzkie są przeniesione tylko na statek kosmiczny, ale nie różnią się od tego, co my znamy na Ziemi. Ważny film, proszę Państwa. Bardzo gorąco go polecam, bo to jest jeden z odkrytych niedawno stosunkowo tak naprawdę, no takich diamentów w tym lemowskim kinie, że gorąco polecam. A Amerykanie zrobili swoje, prawda, zawsze Państwo reklamowali to kolorowym plakatem, nie? Widz przychodził na film i się zdziwił, bo film był czarno-biały, prawda, więc to się musiał dziwić, ale, proszę Państwa, najlepsza jest przewrotka w tym filmie, tym amerykańskim. Pewnie nie będziemy, proszę Państwa, mieli okazję go obejrzenia, bo on jest bardzo słabo dostępny, więc pozwolę sobie powiedzieć, jak to wygląda. Otóż okazuje się na samym końcu, że ten statek kosmiczny leci gdzie? Na Ziemię. To znaczy, że oni nie są ziemianami, to znaczy, że są być może ludźmi z innych planet. Że on leci na Ziemię, nie tam do Alfa Centauri, jak jest rzeczywisty w pierwozorze, tylko że leci na Ziemię. Pokazano statuę wolności, nie? Zbliżają się do statuły wolności. Wow. Amerykanie potrafią, no? Więc można powiedzieć, że wersja amerykańska jest po prostu niezła. A najbliżej, proszę Państwa, kina gatunkowego, czyli takiej, wiecie Państwo, opowieści przygodowej SF, nie? Takiej. No jest Test pilota Pierksa. Nie wiem, czy kiedyś Państwo mieliście okazję oglądać ten film. Też go polecam. Przez wiele lat był uważany ten film za, no, taki przykład nie najlepszego kina. Nie? Science fiction. Ja się, proszę Państwa, do końca z tym nie zgadzam. Sam Lem, proszę Państwa, wieszał psy. No może nie wieszał psy, on wieszał psy na innym jeszcze filmie, czego kompletnie już nie rozumiem, ale o tym mówił tak, proszę Państwa. W tym filmie niemal wszystko zostało pogrubione i sprymityzowane. Od początku miałem wątpliwości, i to bardzo poważne, czy z tego materiału literackiego da się zrobić film bez dużych zmian fabuły i sporo wkładu inwencji wyobraźni filmowej. W tym filmie jest kilka dobrych scen, z wszystkich pozostałych wieje tandetą i nudą.
reżyser nie poszedł ani na usensacyjnienie, ani na podintelektualizowanie, ani w żadnym innym kierunku. Otóż Państwo, ja się nie do końca zgadzam z Lewem. Wiem, że nie wypada się zgadzać z Lewem, prawda? Tym bardziej, że już nie jest w stanie się odwinąć, prawda? I powiedzieć, że on też się nie zgadza. Ale Państwo, moim zdaniem ten film miał swoje ambicje, niespełnione do końca, ale też nie jest takim złym, jak to przez wiele lat się mówiło. To przecież o czym to jest film? To jest film, Państwo, o tym, że leci się z cyborgiem jakimś, z jakimś tworem cybernetycznym, tak zwanymi liniowcami skończonymi, czyli robotem de facto, lepszym od człowieka oczywiście, jakimś androidem. Leci się w statku kosmicznym, ale nie jesteśmy w stanie rozpoznać, kto jest człowiekiem, a kto jest androidem, tak? I kapitan tego statku, czyli Pirks, prawda? Bohater opowiadań, opowieści o pilocie Pirksie, jednym z najbardziej realistycznych właśnie takich twardego SF, nie? Które łatwo zaadaptować, nie? Bo nie trzeba tej warstwy takiej intelektualnej tam pokonywać, albo tej groteski. Nie? Otóż Państwa, ten bohater, ten komandor Pirks musi jakoś rozstrzygnąć, kto jest tym androidem, cyborgiem, nieliniowcem skończonym, jak to jest w literaturze, a kto nie. Dochodzi, Państwa, do dramatycznych wydarzeń, których Państwu nie zdradzę, bo są naprawdę dramatyczne. Ja, proszę Państwa, oglądałem ten film, Państwa, jak miałem chyba 9 lat i pamiętam, że się przeraziłem nim, jak byłem w kinie. A zwłaszcza jedną sceną, którą to Państwu powiem, którą, żebyście Państwo oglądając ten film wiedzieli, że warto do niej wrócić. Otóż Państwa, ten film, po pierwsze, nie zgadzam się po pierwsze z Lemem, że brak usensacyjnienia. Otóż to opowiadanie Lema jest pozbawione usensacyjnienia. Dlaczego? Ponieważ opowiadanie Lema jest w formie procesu, rozprawy i zaczyna się od razu ujawnienia, co się stało na statku. Tak? Czyli wiecie Państwo, widzowi odbiera się możliwość obserwowania akcji i narastania napięcia, prawda? Jak właśnie w thrillerze. I to tak ma być, nie? Co robi Piestrak? On właśnie to odwraca. On nie pokazuje rozprawy na początku. On nie ujawnia, co się zdarzyło. Tylko dopiero prawie, że pod sam koniec. Czyli buduje, jak Państwo wiecie, klasyczną, thrillerową, dreszczową, nie? Narrację. Gdzie my się musimy bać. A u Lema tego nie ma, bo dla Lema nie ważna była ta fabuła, akcja. Dla Lema ważne były te wszystkie intelektualne elementy. Dlatego od razu zburzył czytelnikowi przyjemność jakiegoś obcowania z prostą sztuką i od razu mu ujawnił, co się zdarzyło na statku. Nie? A później tylko wracał w retrospekcję. Piestrak tego nie zrobił. Dalej, proszę Państwa, Piestrak usensacyjnił w ten sposób, proszę Państwa, że dodał pewne sceny sensacyjne, na przykład próby zamachu na naszego bohatera Pirksa, trochę z Bonda jest też w tym filmie, proszę Państwa. Czyli miał wyraźne tendencję do tego, żeby usensacyjnić, czyli żeby widz to dobrze oglądał, ale jednocześnie, proszę Państwa, wcale nie zrezygnował z intelektualnych tendencji. To jest tak, proszę Państwa, że opowieści o pilocie Pirksie są także bardzo mądre oczywiście, tylko że tam jak gdyby ta intelektualna warstwa wynika z fabuły, to znaczy z wydarzeń, z dialogów, w których bohaterowie wchodzą ze sobą w relacje, z rozpraw na przykład, kiedy rozmawiają. Nie ma tych komentarzy takich, wiecie Państwo, rozbudowanych, eseistycznych bardzo, tylko z fabuły. A to nadal są głębokie i mądre opowieści, na przykład o tym, bo to o tym jest opowieść test pilota Pirksa i rozprawa z 1968 roku, o tym, że słabość człowieka jest jego siłą. I że z nieliniowcami, z androidami, czy z jakimiś tam cyborgami może wygrać właśnie tym, że jest słaby. Tym, że jest pełen błędów, że nie wie, co zrobić w pewnym momencie. I to jest właśnie jego siłą. To jest, proszę Państwa, wymowa tej opowieści, tak? To jeden z wiodących tematów Lema, czyli relacja pomiędzy robotem a człowiekiem. Jak w trochę w Łowce androidów, być może Państwo pamiętacie. Więc po pierwsze, proszę Państwa, dodano dużo usensacyjnienie, a warstwa intelektualna, moim zdaniem, jest zbieżna z tym, co chciał osiągnąć Lem. Właśnie ta słabość jest siłą. To wszystko z tego filmu wynika. Co jest w związku z tym, proszę Państwa, jest nie tak z tym filmem? No przede wszystkim scenizacja. Jest nierówna. To znaczy, są efekty specjalne, które wołają pomstę do nieba, aż zęby bolą. A wiecie Państwo, efekty specjalne w kinie science fiction, takim zwłaszcza, nie? O kosmicznej wyprawie gdzieś, to jest podstawa. No jak widzicie Państwo jakieś takie kukiełki, prawda, gdzieś tam, jakieś takie figurki, prawda, stateczki, które gdzieś tam lecą, prawie że palcem trzymane, nie? No to trudno się utożsamić z czymś takim, prawda. Trudno w ogóle uznać, że jest to coś poważnego, tak. Trudno na przykład tą całą warstwę, wymowę taką niepoważną, dotyczącą kondycji człowieka, słabość jest siłą, wziąć na poważnie w momencie, kiedy widzimy nieporadność artystyczną, nie? Nieporadność efektów specjalnych. I ten film jest złożony. Z jednej strony ma świetne partie inscenizacyjne, dobrze dobrane, a z drugiej strony ma no, kiepskie efekty specjalne, tak? Statek latający zwłaszcza w przestrzeni kosmicznej. No to kurczę, naprawdę takim. Zobaczmy, to jest 78 rok. W tym samym czasie wchodzi na ekran Gwiezdne Wojny wchodzą, nie? No to w porównaniu z... No, nie mógł wygrać Pirks w porównaniu z Gwiezdnymi Wojnami, nie? Bo tam to była poezja efektów specjalnych. A efekty specjalne, proszę Państwa, są niezwykle ważne. Po co są efekty specjalne, czyli najbardziej sztuczny twór w kinie? Po to, żeby urealnić. To jest paradoks. Efekty specjalne są po to, żebyśmy odbierali opowieść jako realistyczną. Czyli żebyśmy uwierzyli,
że tak się mogło zdarzyć. A jak widzimy kurka sznureczki, no to nie uwierzymy, prawda? Wprowadza się ten element brechtowski i tak to, proszę Państwa, tutaj wygląda. Więc zobaczcie Państwo, o, no widzimy Państwo, nie tak wygląda statek kosmiczny, nie? Jakaś taka kukiełka, jakieś Lego czy coś tam, nie? Tutaj jest taka przemowa jednego z cyborgów, taki jakiś niby hologram, to mamy kawałek jakiegoś takiego elementu filmowego, a w tle namalowane, narysowane jakieś taką paskudną, dziwną animację. No to są, tam, to jest tandeta. Ale z kolei, proszę Państwa, sam statek kosmiczny, czy na przykład takie pomieszczenia, sam statek kosmiczny utrzymany w taki bardzo ciekawy pomysł konwencji wojskowej, nie? Że to jest właśnie wojskowy statek kosmiczny, to jest dobre rozwiązanie inscenizacyjne. Bardzo, bardzo ciekawe. Są też, proszę Państwa, takie partie jak ta, o, ja, proszę Państwa, potem spać nie mogłem. Nie powiem Państwu, kiedy się to zdarzyło, że ten robot stracił te ręce, ale to było nieźle zrealizowane. Więc jest w tym filmie sporo takich ciekawych rozwiązań inscenizacyjnych i jest takich, które nagle tą całą inscenizację, w którą zaczynamy wierzyć, nie? Rozbijają, bo nagle inscenizując pojawia się jakieś coś namalowane kurka kredką. Nie? No to o, tego się nie da. I to jest problem z tym filmem. Problem z tym filmem jest przede wszystkim, moim zdaniem, problemem stylistycznym, nie? Czyli tej formy, która nie znalazła jednolitości, to raz, a po drugie, w tej formie nie, w tą formę nie uwierzyliśmy. Co jest absolutną podstawą do kina SF, żebyśmy uwierzyli w ten świat. To jest, proszę Państwa, tak, na Solarii Tarkowskiego. Proszę Państwa, dlaczego zacząłem od tego kadru? Bo o tym jest ten film. O tym, że Ziemia jest najlepsza, nie? A niekoniecznie Solaris, proszę Państwa, jest o tym, nie? Lema. Solaris jest o tym, jak Państwo wiecie, jak przez wiele dziesięcioleci ludzie borykają się z odkryciem, czym jest ta planeta, która wydaje się być myślącą planetą, nie? Cała planeta jako mózg niejako, prawda? I wszystkie ekipy tam lecą, stacje kosmiczne zawisają nad Solaris, prawda? Próbuje się opisać ten fenomen, ale planeta nie ujawnia swojego charakteru. To jest, proszę Państwa, jeden z najbardziej oryginalnych pomysłów na kontakt z obcymi cywilizacjami. Znaczy, że nie mamy do czynienia, wiecie Państwo, z tymi charakterystycznymi dla takiej popularnej formuły jakimiś ludzikami, jak, nie wiem, z bliskie spotkania trzeciego stopnia, prawda? Człowiek okształtny zazwyczaj, prawda? Bo wtedy to fajnie wygląda, nie? Prawda? Jak są groźni, to muszą przypominać owady, prawda? Jakieś takie. Tylko mamy, proszę Państwa, do czynienia z pomysłem, rewelacyjnym pomysłem Lema, że obca cywilizacja to może być cała planeta. Myśląca, czująca, trudno to rozstrzygnąć, bo w tej książce nie jest to rozstrzygnięte. Tak? I pewnie Państwo wiecie, jak przylatuje się na tą stację, to się niejako materializują ludzie, którzy już nie żyją. Nasi bliscy, nie? Bliscy tych bohaterów tej stacji. Tak? Jakby klony, można powiedzieć. Tak? Czasem trochę wyrzuty sumienia. I tak jest też z bohaterem głównym, który przylatuje na stację kosmiczną nad Solaris i tam spotyka swoją dawno zmarłą żonę, która popełniła samobójstwo Harry. I nie wie, jak ma do tego podejść. Nie? Proszę Państwa, warto ten film czy tą powieść przeczytać, choćby właśnie, żeby sobie zadać pytanie, jak zareagować na coś, co nie żyje, a żyje. Nie? Ten status dziwny, człowiek, nie człowiek. Kochać, nie kochać. Nie? Przecież już widziałem, że nie żyła, ale tutaj nagle planeta, jakby realizując życzenia ludzi, jakby prześwietlając ich umysły, co mają w głowach, planeta niejako materializuje, hologramuje, powiedzielibyśmy, ale to jest normalnie z krwi i kości prawie, że człowiek, hologramuje taką postać, nie? Przestraszyć się jej, czy ją kochać. No to jest właśnie, proszę Państwa, ciekawe też i w tym filmie. Proszę Państwa, dlaczego Solaris jest... Tarkowski, proszę Państwa, nie cenił sobie SF z science fiction. On science fiction brał tylko dlatego, że można było poprzez science fiction opowiedzieć o sprawach poważniejszych, na przykład o Bogu, o tajemnicy. Nie? Tak jak... No, bo wiadomo, że fantastyka jest, proszę Państwa, można powiedzieć, u progu religii. Nie? Fantastyka, wyobraźnia jest u progu tajemnicy, prawda? Zależy, jak to uznamy. Tak? W związku z tym fantastyka daje nam możliwość używania naszego umysłu w kwestiach, które są niejasne, nieczytelne, możemy sobie coś wyobrażać. No to jest przecież to samo, co czemu służy religia, odpowiedzi na pytania takie, na których łatwo odpowiedzi się nie znajduje. W związku z tym Tarkowski dwukrotnie, Solaris i Stalker, wziął na warsztat powieść SF po to, żeby tak naprawdę wyrazić w nich te wszystkie swoje stałe tematy. Czyli na przykład to, że człowiek jest moralnie odpowiedzialny za drugiego człowieka. I jeśli kiedyś zrobił mu krzywdę, to musi dokonać aktu pokuty i ekspiacji. Tak się dzieje, proszę Państwa, w tym filmie. De facto, proszę Państwa, jak mówił Lem, o co jeszcze zacytuję, ten film jest trochę Dostojewski, nie? Lem mówił, ja nie pisałem opowieści o Dostojewskiego. Ja pisałem opowieść przede wszystkim o tym, że człowiek ma pewne ograniczone możliwości komunikacyjne i nie może zrozumieć tego drugiego świata, tak? Że jeśli lecimy gdzieś tam na poznanie innego świata i wykonujemy jakąś taką wycieczkę, wiecie Państwo, teorię poznawczą, epistemologiczną, żeby zobaczyć innych, to my się z nimi nie jesteśmy w stanie porozumieć. Że są ograniczone możliwości ludzkiego poznania. Że w gruncie rzeczy człowiek poznaje sam siebie. To znaczy hipotezy, które stawia, są odbiciem jego własnej umysłowości.
a ocean milczy. Nie? I to jest istota szaleństwa powieści. A co zrobił Tarkowski? No o tym właśnie, że jak się pojawiła ta Rea, tam zmienił trochę imię, to on teraz ma wobec niej poczucie winy i musi jej to wynagrodzić. Nie? To raz. I po drugie, że najważniejsza jest ziemia, tak? Że od ziemi się zaczyna przynajmniej w filmie, a u Lema tego nie ma, nie? Od ziemi się zaczyna i na ziemi się kończy, tak można powiedzieć. Piękne opisy przyrody, nie? Których oczywiście też u Lema nie było. Cały Tarkowski, prawda? Który mówił, że świat jest pewnym tajemnicą, bogactwem, ziemia jest najlepsza. O, tak, nie? I zrzymał się na to strasznie Lem, bo współpracował z Tarkowskim. Lem z Tarkowskim współpracował przez jakiś czas, na planie był nawet tego filmu. Tak? Ale nie mogli się dogadać i wyjechał po prostu, bo uznał, że ciągnął jak konie w dwie strony, nie? Ten sam dyszał. I powiedział tak, proszę państwa, Lem, do tej adaptacji mam bardzo zasadnicze zastrzeżenia. Po pierwsze, życzyłbym sobie zobaczyć planetę Solaris, nie? Ale niestety reżyser mi tego nie umożliwił, bo jest to przecież dzieło kameralne. Nie zgadzam się do końca. Jak będziecie państwo oglądać Solaris Tarkowskiego, to tam jest pokazana planeta Solaris, tylko w takim bardzo minimalistycznym stylu. To znaczy jakieś takie fale, coś takiego, prawda? A nie tak jak kojarzymy, proszę państwa, SF, nie? Czyli, wiecie państwo, tak jak dzisiaj zwłaszcza, nie? Kojarzymy to z efektami cyfrowymi, że to jest takie wiarygodne, prawda? Wielka planeta. Nie. Tam jest to minimalistyczne. To bardziej przypomina właśnie falę, wodę, bardzo ważną dla Tarkowskiego jako taki symbol, nie? Więc tak to tutaj jest. Bo przecież Solaris w powieści też jest oceanem, nie? Więc on materializuje ten koncept. A po drugie, co powiedziałem Tarkowskiemu w jednej z kłótni, on wcale nie nakręcił Solaris, tylko Zbrodnię i Karę. Więc na co się dziwić? No Tarkowski zawsze robił Zbrodnię i Karę, no nie zawsze, ale w każdym razie często odwoływał się właśnie do tego moralnego klucza, chrześcijańskiego zresztą, to powiedzmy, tak? Bo Rublow przecież jest w gruncie rzeczy też i o tym, i Stalker jest o tym. Stalker jest w gruncie rzeczy opowieścią chrystologiczną, tak? Rublow tak samo. Czyli to są opowieści o odkupieniu, o pokucie, tak? No więc on, tak silny autor, no musiał wnieść to samo w powieść Lema, no, w jego filmie, a nie Lema. I Lem powiedział, że w momencie machnął w ogóle ręką już na Tarkowskiego, bo mówi, to jest taki szaleniec, że tam, już nie cytowałem przecież tutaj wszystkiego, ale mówił o nim durok, nie? Czyli ty wariacie, nie? Na Tarkowskiego, nie? Ale już zupełnie okropne było to, że Tarkowski wprowadził do filmu rodziców Kelvina, nie? No, w ogóle całą familię, nie? Która miała podkreślić związek z ziemią, nie? Właśnie z tym. A jeszcze cały film tam, zobaczcie państwo, też kończy takim wątkiem trochę syna marnotrawnego, który powraca do ojca, nie? Czego też nie ma w ogóle w pierwowzorze. Ale przede wszystkim matkę, bo matka to jest mać, a mać to jest Rosja, Radina, Ziemla. To już mnie porządnie rozgniewało. Byliśmy w tym momencie jak dwa konie, które ciągną ten sam wóz przez inne strony. Nie? No ale patrz, zasada autor, nie? Dlaczego autor, prawdziwy autor, jak Tarkowski, ma ustąpić Lemowi, skoro pierwowzór literacki jest tylko punktem wyjścia do jego własnej opowieści. To jest jasne, jakby, nie? O tym, proszę państwa, była tak naprawdę opowieść, a tego już, proszę państwa, w ogóle nie rozumiem. Bo najwięcej chyba wylał pomyj, przepraszam za to słowo, Lem na szpital przemienienia. Film 1979 roku Edwarda Żebrowskiego, proszę państwa, którego akcja dzieje się na początku II wojny światowej w szpitalu psychiatrycznym, gdzie lekarze tam, wiadomo, nie, próbują leczyć tych chorych psychicznie, ale traktują ich bardzo przedmiotowo, tak? Są dla nich albo przedmiotem badań naukowych, prawda, które doprowadzają niektórych bohaterów do śmierci, albo są przedmiotem jakichś innych eksperymentów. No w każdym razie traktują tych, to jest taki, wiecie państwo, taki modernistyczny szpital psychiatryczny, gdzie pacjenta nie traktowało się jako postać, jako osobę, nie jako podmiot, tylko raczej właśnie jako wyrzutek społeczny. To kiedyś świetnie pisał przecież o tym Michel Foucault właśnie o tych rzeczach. Dlaczego państwa mówię, że jestem zdziwiony? Ponieważ moim zdaniem właśnie ten film jest zupełnie najbliżej pierwowzoru literackiego. Właściwie jedynej, licząc tam dwóch nieudanych, które były ciągiem trylogii, jedynej realistycznej opowieści wojennej Lema, którą napisał w 1948 roku. To była jego pierwsza powieść, którą napisał. No poza Człowiekiem z Marsa, którą wydrukował w czasopiśmie, ale ona wyszła dopiero po wielu latach jako powieść. To była, proszę państwa, jego pierwsza napisana powieść w 1948 roku, będąca w pewien sposób, proszę państwa, jako realistyczna opowieść, będąca w pewien sposób, proszę państwa, no jakby taką trochę formą terapii tego, co on przeżył w czasie wojny, tak? Bo Lem przecież był polskim Żydem, tak? Wychowanym w Lwowie, musiał się ukrywać, widział, co się działo na własne oczy, prawda? W związku z tym ten szpital psychiatryczny jest rodzajem metafory pewnie, prawda? Tej sytuacji ekstremalnej, prawda? Bo to powiedzmy, że akcja dzieje się na początku II wojny światowej, więc za chwilę pojawią się też Niemcy, prawda? Którzy będą chcieli zrobić porządek, prawda? Jak taki przebieg przed Holokaustem, będą chcieli zrobić porządek z tymi pacjentami, co zresztą, jak państwo wiecie, historycznie jest uzasadnione. I taką powieść napisał Lem, ale jednocześnie powieść w charakterze takiego opowieści inicjacyjnej, Bildungsroman, wiecie państwo, czyli taką, której młody bohater, lekarz Stefan, przychodzi do tego
zakładu psychiatrycznego i styka się z ludźmi, którzy próbują go nakierować, wiecie państwo, nie? Którzy mu przekazują jakąś wiedzę, nie? Inicjują go, nie? W tym sensie. I on musi wyciągać od nich, albo raczej kierować się jakimś swoim własnym zmysłem moralnym, nie? I czerpie od nich wiedzę, że jest typowa opowieść inicjacyjna. I często to wszystko jest tego, u Grzegorzkiego. Trochę jeszcze innych rzeczy, ale generalna wymowa jest zachowana. I dlatego ja się zawsze dziwiłem, że Lem tak mocno się na to zrzymał. Sam zresztą Żebrowski, proszę państwa, zawsze był zainteresowany medycyną, normą fizyczną, śmiercią, medycyną. No przecież Lem skończył medycynę, tylko nie zrobił dyplomu, tak? Bo nie chciał pójść tam, zdaje się, do pracy, nie? Medykiem, jego ojciec był też medykiem, tak? Nauka była zawsze u niego bardzo bliska, tak samo jak u Żebrowskiego. Czołowy inteligent polskiego kina, głęboko myślący, tak? No, paralele między tym, Żyd, Bernstein, Żebrowski to był Bernstein, polski Żyd, który też się musiał chować. Paraleli było dużo, ale i tak to nie pomogło, bo Lem wieszał na tym psy. Tymczasem, proszę państwa, ten atak był niesłuszny, bo to, co jest w powieści, to jest też, proszę państwa, moim zdaniem, w dużym stopniu w filmie, to, że właśnie, że mamy podmiot, tak naprawdę to jest najważniejsze, że zbrodnia hitlerowska nie jest punktem wyjścia, ale punktem dojścia kultury w czasie II wojny światowej. Że to, że Niemcy zaczęli dokonywać tych zbrodni, to była konsekwencja tego, co się działo w kulturze w pierwszej połowie XX wieku. Dehumanizacji kultury. Tego, że nauka nagle stała się Bogiem i upodmiotowiła człowieka. Także to, że nagle Boga nie ma, czyli ateizm, nie? Taki niczeanizm, ruchy totalitarne, nie? To wszystko w tym filmie jest, państwa. Na przykładzie tych lekarzy. To jest wszystko też w powieści. W związku z tym, to, że Niemcy przychodzą, to oni jak Nemezis. Oni przychodzą po to, żeby dopełnić to, co się już właściwie w kulturze dokonało. Tak? Oni jako, wiecie państwo, materializacja tych najgorszych instynktów, które wcześniej w kulturze już były. I to jest w książce i to jest też w filmie. Dlatego jestem zdziwiony. A dlaczego, proszę państwa, nie podobało się Lemowi, to jeszcze, proszę państwa, dopowiem. Może za ten ton apokaliptyczny. Rzeczywiście w filmie Żebrowskiego jest więcej takich, wiecie państwo, obrazów, które przypominają katastrofę, zagładę, apokalipsę, nie? Zwłaszcza końcówka tego filmu. Być może nie podobał mu się też także ton chrystologiczny, jemu agnostykowi, ateiście, bo w tym filmie ewidentnie widać, że bohater nasz przypomina kogoś takiego, kto ma wziąć na cierpienie innego na swoje barki i ponieść, nie? Tak jak w tej scenie, kiedy go bierze tutaj, nie? Być może to mu się nie podobało, ale najbardziej często nie podobało mu się co innego. Mianowicie on miał zarzuty o prawdę historyczną. On uważał, że tak jak pokazał ten szpital psychiatryczny Żebrowski, tak nie miało prawa się zdarzyć, bo tak lekarze się nie zachowywali, bo tak Niemcy się nie zachowywali. No rzeczywiście w pewnych partiach Żebrowski odszedł od tego, co pisał Lem. Ale wiecie, to jest pewne uproszczenie, które ma służyć idei, nie? A on się to nagle wszedł w buty historyka, nie? On, empiryk, Lem jednak, nie? Wszedł w buty historyka i stwierdził, nie, oni się zachowują idiotycznie. I tam jest, proszę państwa, wiele zarzutów, na przykład to, że Niemcy wybijają wszystkich. Jak to? Oni dostali rozkaz, że mają zabić tylko tych. Pensjonariuszy, nie? A nie lekarzy, nie? Niemcy zawsze precyzyjnie działali. Byli Ordnung, nie? I tak dalej. Dalej, cała masa scen obyczajowych na przykład i tego stosunku lekarzy. Jak to lekarz może przy pacjencie mówić o nim tak, jakby był rośliną? Żaden lekarz by tak nie zrobił. Czyli wiecie państwo, odwoływał się do takiej jakby prawdy historycznej obyczaju, prawda, pewnych zasad obowiązujących w reżimie hitlerowskim. Jemu to zgrzytało, że ten film, jako film przemieszczony, umieszczony w historii, jest tak bardzo niehistoryczny, ponieważ zakłamuje pewne wydarzenia, nie? I zachowania. I proszę państwa, uznajmy, proszę państwa, że to jest przecież rewers tego, co mógł Lem czuć w odniesieniu do fantastyki. Przecież jego fantastyka zawsze była bardzo uzasadniona naukowo, tak? To nie były jakieś fantazyjne, wiecie państwo, wymysły. On zawsze starał się to okopać w nauce, te swoje pomysły. W związku z tym można powiedzieć, że zachował się tak jak zawsze, to znaczy racjonalista, który ocenia film z punktu widzenia jego prawdopodobieństwa. Czy to w fantastyce, czy to w przeszłości. A że przeszłość tą sam znał, dowkurzały go te różne zniekształcenia. Na przykład jedno z takich zniekształceń. Jest tam dyrektor Pajączkowski tego zakładu psychiatrycznego i co on robi? Oczywiście zależy mu na tym, żeby ocalić pacjentów. Co on robi? Naraża się Niemcom. Cały czas z dumą chodzi, prawda, że on się im nie ugnie, nie? Lem pisał, że to bez sensu. Jak chciał pomóc pacjentom, to powinien nie pójść na kolaborację, ale przynajmniej być milszy, nie? A on nie, typowy Polak. I takich wiele wrzucał, przepraszam państwa, na 6 stronach, państwa, w wywiadzie ze Stanisławem Beresiem, na 6 stronach rozprawiał się z tym filmem, nie? Filmem, który, państwa, uważam, że jest najbliżej w ogóle tego, co jest lemowskie, nie? Tyle tylko, że nie fantastyczne, ale opowieść realistyczna, nie? Więc ja wiem, że już czas nas goni, prawda? Już jest chyba po 7, nie? Czy po 7? Tutaj to już o tym mówiłem. To, państwa, to już przelecę tylko, nie? Jeśli państwo pozwolicie, nie? Solaris 2002 roku. O Jezu. Ci z państwa, którzy nie oglądali, to powiem, że to jest tak naprawdę opowieść o miłości. Tylko tyle. Melodramat małżeński. Tak?
którym materializują się nieżyjący i oni będą dalej kontynuować tą naszą miłość. Trochę Tristan i Izolda, nie tyle, że w kosmosie. Cała reszta tej opowieści fantastycznej o poznaniu człowieka i o obcych cywilizacjach. I tu zaskakujące jest, Państwo, bo co powiedział na ten temat Lem? Wizja artystyczna Soderbergha wydaje się przemyślana i konsekwentna. Pozostaje jednak w pewnym oderwaniu od pierwowzoru. Pewnym oderwaniu. Eufemizm, Państwo, nie? Typowy. Może ten eufemizm wynikał z faktu, że ponoć, jak Wiedźmin naniesie, za prawa do zaadaptowania Lem dostał milion dolarów, nie? Więc wcale bym się nie dziwił, nie? Że sposób taki dość oszczędny wypowiadał się na temat tego filmu. Soderbergh popełnił kawał ambitnego, artystycznego kina, trudny do zgryzienia orzech dla masowego odbiorcy karmionego hollywoodzką papą. I w tym drugą częścią zdania Przemysław już się zgadza. To znaczy, to jest film, który z jednej strony spłaszcza Solaris lemowskie, ale z drugiej strony jest na tyle powolny, jest na tyle nieakcyjny, pomimo dobrej oprawy takiej efektów specjalnych, jest na tyle nieakcyjny, skoncentrowany na jakichś takich właśnie stanach psychicznych bohaterów, że nie mógł zrobić furory w amerykańskich kinach. No i przyniósł klapę finansową, tak? 50 milionów dolarów budżet, 30 milionów przychodu. James Cameron, Państwa, słynny, prawda? Od Avatara i od Titanica był producentem, nic to nie dało, bo film jest rzeczywiście taki połamany. To znaczy, z jednej strony odwołuje się do amerykańskiej tradycji, wiecie Państwo, wielkich widowisk takich, czy większych widowisk SF, gdzie jest oprawa taka dobra, scenograficzna i efektów specjalnych, a z drugiej strony wchodzi jednak w taką opowieść pełną retrospekcji, nawiązań do miłości tych dwojga bohaterów, bardzo kameralną, nie? I nie linearną, tylko właśnie pełną takich właśnie introspekcji, jakbyśmy powiedzieli. Dziś jest połamane. To swoją drogą, Państwa, jest ciekawe, bo ten reżyser Steven Soderbergh, on zawsze był taki właśnie trochę obok kina amerykańskiego. Więc tutaj, chociaż robił dobre filmy, na przykład Erin Brockovich, Ocean's Eleven, może Państwo kojarzycie, tak? Ale zawsze miał trochę większe ambicje. Ale film był w topu. A współcześnie, Państwa, już dopowiem, Lem jest tylko pretekstem. Tu, na przykład jeden. Więc to jest recenzja książki. Lem w pewnym momencie robił takie apokryfy. Recenzował nieistniejące książki. Bo już mi się nie chciał pisać fabuły, nie? Recenzował nieistniejące książki. Oczywiście pozostając nadal w kręgu naukowym. I to jest, Państwa, opowieść o tym, co się dzieje. Ta książka recenzowana przez bohatera tej narracji, powiedzmy, jedna minuta, z tego właśnie szkicu jedna minuta, to jest ktoś, kto recenzuje książkę, która pokazuje, co się zdarzyło na świecie w ciągu jednej minuty, nie? Poprzez wielkie wykresy, pokazując, że tak naprawdę człowiekiem rządzi statystyka. Nie? Zresztą wątek u Lema bardzo istotny. W śledztwie i w Katarze to wychodzi. Śledztwo dzieje się zbrodnia. Dlaczego? Przez przypadek. Nie? Filozofia przypadku też w tym do tego pasowała. Czyli wielkie liczby tak naprawdę rządzą. I to jest, Państwa, tak naprawdę opowiadanie o wielkich liczbach. A co robi reżyser? Ta książka jest tylko punktem wyjścia. Znajdują książkę tajemniczą i później cała intryga, Państwa, polityczna, historyczna, jakaś taka antyutopijna się dzieje. Po prostu pretekst, typowy pretekst do tego, żeby stworzyć zupełnie inną opowieść. Dwa inne, Państwa, filmy tak samo mają. Kongres Folmana, Państwa, to jest opowieść... Lem napisał kongres futurologiczny, nie? Czyli opowieść o tym, jak przyjeżdżają do hotelu, jak Ion Tychy przyjeżdża do hotelu na kongres futurologiczny i nagle pod wpływem jakichś środków odurzających, no, przeżywa wizje. Wizje różne takie, że gdzieś tam wplątany jest jakąś akcję, prawda? W przyszłość nawet, można powiedzieć, przechodzi. Co zrobił Ari Folman? Ari Folman, którego być może Państwo znacie z Walcu z Bashirem. Taki świetna animacja izraelska, prawda? O wojnie w Libanie. Otóż, Państwa, on tak naprawdę robi opowieść o aktorce, która nie chce grać w Hollywoodzie, którą zeskanowali, to jest ten element przyszłościowy, którą zeskanowali, a później korzystali z tego skanu i robili z niej role filmowe. I ten film, Państwa, dzieli się na dwie wyraźne części. Fotograficzną i taką animowaną. Dwie części. Nieprzystające do siebie, mówiąc szczerze. To nie jest dobry pomysł, Państwa. Najpierw to aktorsko, ta artystka, która sprzeciwia się Hollywoodowi, prawda, później oddaje swój skan, a później próbuje odnaleźć się w świecie, tym animowanym świecie, który jest w tym filmie. Właściwie, Państwa, z Lema mamy tylko i wyłącznie całą konstrukcję fabularną. Świat rzeczywisty i świat iluzji. I to wszystko. A cała reszta została zmieniona, Państwa. Więc znowu, Lem jako pretekst i tak samo tutaj. Ostatni film. Głos Pana. Też Lem jako pretekst. To jest, Państwa, już dokończę, Państwa, choć ta wyliczanka może Państwa nużyć, ale ta książka, Państwa, jest tak przygodowa, Głos Pana, jak ta okładka. No po prostu surowa,
jak drewno, tak? To jest niby opowieść o tym, że cywilizacja chce nawiązać z nami jakiś kontakt, ale to są dziesiątki stron rozważań cybernetycznych, filozoficznych, antropologicznych naszego narratora, który cały czas rozważa tylko, nie? Czyli znowu esej, tak? A fabuły w tym jest tyle, że co kot napłakał, to trzeba tam szukać. O, gdzie jest jakieś wydarzenie fabularne? O, tu jest, mi wyciągnąć. Nie? Co zrobił George Palfi? Prawie wszystko pominął, zrobił opowieść o tym, jak syn szuka swojego ojca. Nie? Czego nie ma w ogóle w tej opowieści. Syn szukający ojca, który należał właśnie do grupy odczytującej ten komunikat z kosmosu. I o tym jest przecież ten film. Także zobaczcie Państwo, Lem ostatnio, myślę, że Lem nie byłby przecież zadowolony z tych filmów, dlatego, że tam w ogóle Lema nie ma w tych filmach. Bo we wcześniejszych jest Lem. I on powinien być zadowolony z tych filmów, ale w tym już Lema po prostu przeństwa nie ma. No już Państwa, okej, okay. To jeśli chodzi o mnie, niezrealizowane, zobaczcie Państwo, czego się nie udało zrealizować, choć były mocne plany. Sam Lem napisał trzy scenariusze. Disney był zainteresowany, no, ale ostatecznie Wajda chciał zrobić kongres futurologiczny, ostatecznie się nic z tym nie udało. A na przyszłość Państwa uważam, że Lem, dziś patrząc, co byłoby dobre z Lema, co można by było wykorzystać, to uważam Państwa, że po pierwsze takie eseje wizualne, to znaczy wiecie Państwo, nie? Mamy słowa, mamy obraz i ilustrujemy jakieś zjawiska abstrakcyjne, tak? Jakieś filozofowanie. Dzisiaj bardzo popularna formuła, a u Lema tego dużo jest. Brać i realizować. Już pewne zwiastuny są. To, proszę Państwa, dalej formy, przepraszam za wyrażenie, metaliterackie. Proszę Państwa, Lem pisał już właściwie w latach 60. powieści, w których od razu wprowadzał dystans. To znaczy, na przykład, że jest to pamiętnik kogoś pozostawiony gdzieś tam i my mu właśnie go tobie, czytelniku, uprzystępniamy. Tak? On miał to poczucie, że kultura to jest tylko tekst na tekście. Nie? I wiele jest takich jego opracowań, które można było wykorzystać dzisiaj, no w tej było, nie było wciąż jakiejś płynnej ponowoczesności, no i seriale 2.0. Moim zdaniem, Państwa, Dzienniki Gwiazdowe i Jona Tichego nadają się jak nic do tego, żeby zrobić po prostu serial, taki wiecie Państwo, jak na HBO czy na Netflixie. Tu gdzieś w tę stronę myślę, że można by było pójść, jeśli chodzi o przyszłość. Czy tak będzie, to Państwo sami zobaczycie. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że przynajmniej część z tych filmów, jeśli Państwo nie oglądaliście, to że zajrzycie Państwo do nich. Ale tak czy inaczej, jak powiedziałem, twórcy zawsze mieli problem z tym, że Lem po prostu był przesadnie inteligentny, nie? Za bardzo inteligentny. No. Okej, Państwo, bardzo dziękuję za spotkanie.